Ender Lilies to metroidvania stworzona przez niewielkie studio Binary Haze Interactive, które na każdym kroku inspiruje się arcydziełami wśród gier. Czy twórcy jednak dadzą coś sami od siebie, czy też ponownie otrzymamy kopię sprawdzonych rozwiązań, tylko że wprowadzone bez większego doświadczenia? Widzieliśmy to już dziesiątki razy. Małe studia, żerując na popularności gier od From Software, próbują tworzyć kolejną grę typu Souls-like, jednak niekoniecznie rozumiejąc, w jaki sposób zbalansować rozgrywkę, przez co gra szybko staje się nudna i łatwa, lub też posiada dziesiątki irytujących rozwiązań. Oczywiście są od tej zasady chlubne wyjątki, jak na przykład fantastyczne Mortal Shell. Czy Ender Lilies dołączy do tego grona? Czy gra spodoba się dla takiej osoby jak ja, która uwielbia gry serii Dark Souls, ale także klasyki jak Hollow Knight czy też Ori and the Will of the Wisps? Zapraszam do recenzji. Historia Ender Lilies skupia się na bezbronnej kapłance, małej dziewczynce jakby wyrwanej z anime, którą wybudza duch rycerza i prosi o uratowanie świata. Sama nie potrafi walczyć, jednak będzie przywoływać ona duchy różnej maści wojowników, którzy za nią wykonają atak. Po krótkim prologu resztę fabuły odkryjemy z dziesiątek wyjątkowo nudno napisanych notatek oraz nielicznych dialogów, których twórcy nie mieli ochotę nagrywać. Przedstawienie fabuły jest więc identyczne jak w standardowej grze z serii Dark Souls, gdzie NPC będą nam opowiadać fragmenty historii świata, a resztę dowiemy się z opisu przedmiotów, tylko że Ender Lilies robi to w gorzej, w sposób nieangażujący i niestety nudny. Fabuła nie jest jednak najważniejsza w Ender Lilies. Gra jest platformową metroidvanią, w której będziemy przechodzić kolejne poziomy i pokonywać bossów. W walce będziemy wykorzystywać duchy, a po drodze będziemy odkrywać dziesiątki sekretów, przynajmniej w teorii. Całość brzmi jak typowy Hollow Knight lub też Ori and the Will of the Wisps, o którym wspominałem na początku, z których to gier twórcy na pewno wiele czerpią. Zacznijmy więc od tego, jak prezentują się poziomy. Muszę przyznać, że dawno nie widziałem tak obszernych, pustych i stosunkowo nudnych poziomów. Właściwie przez większość czasu będziemy przemieszczać się po identycznym układzie pokojów i kładek do skakania, a jedyne co się zmieni to tło. Poziomy zostały zaprojektowane w taki sposób, że na każdym kroku będziemy odnajdować różnej maści sekrety. Niestety znaczna większość z nich jest niedostępna dla nas w momencie przechodzenia danego poziomu. Sytuacja jest zaawansowana do tego stopnia, że eksploracja przy pierwszym przejściu nie ma większego sensu, bo niejednokrotnie specjalnie zbaczając jakieś drogi, by po długiej walce z wieloma wrogami dowiedzieć się, że sekret znajduje się gdzieś poza moim zasięgiem i bez dasza tam nie doskoczył. Eksploracja staje się sensowna dopiero pod koniec gry, co bardzo kłóci się z typowym duchem metroidvanii, gdzie wracanie do poprzednich etapów było na porządku dziennym, ale nie po to, żeby odkrywać znaczną większość sekretów. Gra w ten sposób zabiera nam początkową przyjemność z obcowania światem i chęć odkrywania ciekawostek. Sama walka także bardzo mnie wymęczyła. Nasza bohaterka będzie przywoływać duchy do walki, co jednak sprawia, że całość jest lekko przesunięta w stosunku do niej. Walka w tej sytuacji wymaga wielkiej wprawy, zwłaszcza kiedy przywołamy olbrzymią z potężną maczugą. A wiedźmy do dzisiaj nie potrafi używać, gdyż wybierane przez nią cele są nieraz poza zasięgiem strzału i nie potrafi celować w przeciwników, którzy są naprzeciwko nas. Wrogowie także posiadają nieczytelne ruchy i poruszają się jak ragdollowe lalki tworzone przez programistę stażystę. W walce będziemy korzystać ze stusów, które odnawiają się przy ognisku. W wersji Ender Lilies są to jednak lilie oraz ławeczki czy też inne łóżka. Tam także w soulsowym stylu będziemy rozwijać nasze duchy oraz zmieniać buildy. Oczywiście checkpoint także znajdują się przy łóżkach, których jest bardzo mało i nieraz podczas porażki czeka nas bardzo, ale to bardzo długa wycieczka. W ten sposób gra sztucznie przedłuża zabawę, podobnie zresztą jak konieczność wielokrotnego powracania do wcześniejszych lokacji, gdyż inaczej będziemy za słabi i nie ma mowy o bieżącym rozwoju postaci. Zresztą gra posiada także system poziomów, ale nie mam pojęcia jak on wpływa na naszą postać, gdyż punkty życia zwiększamy za pomocą znajdowanych amuletów, a duchy ulepszamy za pomocą znajdowanych esencji. Muszę jednak tutaj pochwalić walki z bossami, gdyż te są rzeczywiście ciekawe i wymagające. To w sumie jest najlepszy element gry.
Grafika jest ładna, mroczna, jednak posiadająca przebłyski światła, które symbolizują nadzieję niosącą przez bohaterkę. Niestety przy wykorzystaniu takich, a nie innych modeli postaci wszystko jest dosyć nieczytelne w trakcie walki, zwłaszcza w momencie, kiedy zaczniemy przywoływać duchy. Podobnie sam soundtrack, który rzeczywiście wpada w ucho, ale za bardzo przypomina ten Zori. I grając w grę non-stop miałem wrażenie, że mam do czynienia z nieudolną kalką Metroid 2 nowych Mechanics Ori and the Will of the Wisps. Tylko że bez checkpointów, to może jednak trochę bardziej Hollow Knight, ale tam walka była ciekawa i angażująca, a sekrety ukryte w taki sposób, że postać rozwijała się na bieżąco. Co jest finalnie nie tak z Ender Lilies? Praktycznie wszystko. Gra jest zbyt podobna do wielu innych gier, jednak pożyczając od nich różne mechaniki, robi to bardzo nieudolnie, gdzie zabiera nam całą frajdę z zabawy. Pierwszy raz od dawna nie polecam jakiejś gry i mogę nawet powiedzieć, że gra może nie przypaść do gustu nawet wielkim fanom trudnych Metroidvani, jak właśnie Hollow Knight albo Ori and the Will of the Wisps. Jest znacznie więcej dobrych gier na rynku z tego gatunku, w które warto zagrać. A jeśli już koniecznie chcecie przetestować grę, to poczekajcie, aż pojawi się za darmo w jakimś PlayStation Plusie albo Epic Game Store, co na pewno nastąpi. A, no i gra jest stosunkowo krótka. Nawet ze wszystkimi sztucznymi przedłużaczami rozgrywki, całość zamyka się mniej więcej 10 godzin.